jak się zaczęła ta moja przygoda jazdy rowerem. Tak naprawdę do jazdy rowerem już mnie ciągło w podstawówce, a początkiem gimnazjum. Wtedy miałem swój jakby pierwszy swój rower MTB zakupiony, zresztą gdzieś tam od dalszej rodziny, bodajże za 200 zł wtedy. To był rower górski na stalowej ramie, pospawany. Z tego co pamiętam, to nawet nie wszystkie jakby biegi wchodziły, no ale koła się kręciły, więc zacząłem wtedy jeździć. Tak naprawdę, gdy tylko zacząłem to robić, no to od razu jakby to mocno polubiłem i pokochałem. Tak naprawdę każdą wolną chwilę poza szkołą, no to spędzałem na tym rowerze, nie? Wtedy w jakichś zwykłych Adidasach jeździłem, zresztą bez kasku, bez lampek, no kompletnie nic nie miałem. Miałem tylko i wyłącznie ten rower, nie? Bardzo szybko się wtedy wkręciłem jazdę rowerem i tak naprawdę po szkole, no to ciągle ten rower i rower. I właściwie no, wracałem na dom, jak się zaczęło ściemniać, nie? Wtedy nawet lampek nie miałem, więc gdybym miał lampki, to nie wiem, jakby to szło wtedy dalej. No, ale ten rower mniej więcej miesiąc czasu u mnie wytrzymał, bo się cały rozleciał, a że jako nigdy się w domu nie przelewało z pieniędzmi, no to nawet nie było kasy, żeby go naprawić, czy coś w tym stylu. Ani pieniędzy na kolejny rower, więc no już wtedy pomyślałem, że pozamiatane, nie? Już koniec. Ale no jakoś dosyć szybko dostałem kolejny rower od sąsiada, no składak, no praktycznie nówka sztuka w idealnym stanie. Okej, no to zacząłem jeździć tym składakiem. A, ten rower górski to mniej więcej miesiąc czasu u mnie wytrzymał, mogę tyle dodać. Zacząłem jeździć tym składakiem. No długo się nim nie nacieszyłem tak naprawdę, bo mniej więcej tydzień czasu wytrzymał u mnie. Pamiętam moją ostatnią jazdę nim, bo wracałem w ogóle... No bo pamiętam, że wracałem w ogóle tym składakiem z rozcentrowanym kołem i w ogóle na gumie z przodu, z tego co pamiętam jeszcze. No i to... No właściwie oprócz tego koła, no to w ogóle ten składak się kupy nie trzymał i mniej więcej tydzień czasu mnie wytrzymał, ale no dobra. Wtedy już wiedziałem, że kompletnie pozamiatane. No ale wracając tym składakiem, już sobie wtedy powiedziałem, że prędzej czy później na pewno przyjdzie taki moment, gdzie będę mieć ten swój jakby wymarzony, pragniony rower, już jakby jakiś lepszy, który spełni moje wymagania. No i wtedy sobie powiedziałem, że no jak to się stanie, no to no nic już mnie jakby nie zatrzymano i będę jeździł po prostu tym rowerem tyle, ile chcę, nie? Okej, no przyleciała wtedy szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa. W 2011 roku zacząłem moją pierwszą pracę i właściwie no ciągle miałem jakby ten rower w głowie, chociaż jakby szczególnie o nim nie myślałem, nie zawracałem sobie głowy nim, bo wiedziałem, że jakby kupię jakiś pierwszy z brzegu rower, no to długo u mnie nie pociągnie. I właściwie z zakupem roweru jeszcze przeczekałem niecały rok czasu i wtedy już kupiłem swój pierwszy rower górski, to był Cross MTB, chyba level A8 z tego co pamiętam. Zresztą też kupiony na raty. W tamtych czasach, to był no właśnie 2012 rok. Okej. No i tak naprawdę jak zacząłem jeździć tym rowerem górskim i też na starcie kompletnie nic nie miałem, kasku, lampek, butów SPD, po prostu jakieś tam zwykłe spodenki, zresztą nie kolarskie, zwykłe jakieś Adidasy, ale no zacząłem jeździć tym rowerem i tak naprawdę jak zacząłem jeździć rowerem, to wyglądało to tak od samego początku, że od razu jakby zacząłem jeździć rowerem, jakbym to robił właściwie no całe życie, nie? Calutki jakby czas wolny poza pracą spędzałem na tym rowerze, nie? No właściwie bez żadnej przerwy jeździłem tak naprawdę. Jeśli nie byłem na rowerze, to tak długo w pracy zostawałem, bo wtedy bardzo dużo nadgodzin robiłem.
Zresztą no, przez pierwsze 2-3 lata mojej pracy no, robiłem średnio od 70 nadgodzin wtedy do 130. No plus poza pracą to właściwie tylko tym rowerem jeździłem i tak to jakoś się zaczynało. Tak naprawdę, co by tutaj więcej dodać wam? No i zacząłem jeździć tym rowerem, właściwie na początku całutki czas w terenie, potem coraz częściej tym rowerem MTB szosą jeździłem, aż koniec końców 2013 pękła mi ta rama. Jak się okazało, no to Cross wypuścił wadliwą serię ram i każdemu trzaskała ta rama. Oddałem na gwarancję, myślałem wtedy, że poczekam sobie 2-3 tygodnie, ale no właśnie, dostałem jakby informację, że trochę dłużej poczekam, bo tyle tych rowerów w Polsce jest, że prawdopodobnie nieco to dłużej potrwa, ale już mniej więcej po tygodniu, dwóch, no nie mogłem wytrzymać bez tego roweru i jak dostałem tę informację, że troszkę dłużej sobie poczekam, no to stwierdziłem, że kupuję kolejny rower na raty, nie? Jakoś dam radę, nie? I wtedy kupiłem swoją pierwszą szosę, to był Dian TCR. Zresztą też jakby na raty, więc spacerem tego Crossa, którego jeszcze nie otrzymałem z gwarancji. Plus doszedł ten drugi rower, kupiony na raty, biały Dian TCR. No dobra, kupiłem tą pierwszą swoją szosę i tak się zaczęła moja przygoda w 2013 z rowerem szosowym, więc już jakby nawet o tym rowerze MTB zapomniałem. Zresztą z gwarancji go dostałem chyba po 3 miesiącach. Jak do mnie wrócił, to w szosę już się tak wkręciłem, że momentalnie sprzedałem ten rower górski i tak na dobre zacząłem jeździć na szosie i tak naprawdę no cieszę się, że tak się stało, że pękła mi ta rama. Bo dzięki temu, że zacząłem jeździć tą szosą, zacząłem poznawać coraz więcej ludzi i tak jakby szosę już na maksa pokochałem. No i tak jakby zaczęła się ta moja przygoda z szosą, która no, trwała właściwie do 2012 roku, do listopada, bo w zeszłym roku właśnie w listopadzie zacząłem swoją przygodę jazdy gravelem, bo szosa już mnie też zaczęła mocno ograniczać. Gdzieś tam na dłuższych trasach pojawiały się dosyć często jakby szutry i tak dalej. No jakieś po nocach objazdy wałami na dłuższych trasach, zerwane mosty na trasie, no różne cuda się działy. I tak stwierdziłem, że jakby muszę kupić tego gravela, czy go jako taką złożyć, nie? Więc tak naprawdę, no, tak się stało w 2022 roku w listopadzie, że złożyłem ten rower gravelowy, nie? A w międzyczasie w 2021 roku, w sierpniu z tego co pamiętam, no, miałem wypadek rowerowy, gdzie tak naprawdę połamałem się wtedy i jakby całkowita moja przerwa od jazdy rowerem wynosiła wtedy 4 miesiące. Też muszę do tego jakby nawiązać, bo na tamten czas jakby wiele pytań dostawałem, jak sobie z tym radzę i tak dalej. Tak naprawdę już podczas mego wypadku w pierwszej sekundzie wiedziałem, że jestem dość solidnie połamany, że czeka mnie jakaś dłuższa przerwa, ale jakoś wiedziałem, że wrócę na ten rower, więc w ogóle tym się nie martwiłem. Nawet podczas tych 4 miesięcy nie było takiego dnia, żebym myślał o jeździe rowerem. Po prostu tak na pewno było łatwiej przetrwać jakby ten okres. Cieszyłem się właściwie no, z każdego dnia, że żyję, że chodzę, z każdego uśmiechu napotkanego na drodze, właściwie całutki czas jakby spacerowałem. Moją głowę też sobie jakoś wtedy zajmowałem w 100%. No całutki czas robiłem, pomimo tego, że byłem połamany, nie? O rowerze wtedy w ogóle nie myślałem. Czekając właściwie za kolejną operacją, bo w sumie mój pełen jakby
powrót do zdrowia no, trwał ponad 6 miesięcy, bo po 6 miesiącach miałem trzecią finalną operację, gdzie już wróciłem jakby na dobre do jazdy rowerem. No i odkąd wróciłem do jazdy rowerem, a to było gdzieś mniej więcej przy końcu lutego 2022 roku, no to ani dnia przerwy od jazdy rowerem nie miałem, więc od tamtego dnia do dnia dzisiejszego calutki czas jeżdżę rowerem bez żadnej przerwy, w każdych warunkach atmosferycznych i tak dalej, nie? Zresztą co niektórzy mnie z was poznało, więc wiedzą, jak to u mnie mniej więcej wygląda. No tak naprawdę z perspektywy tych wszystkich lat, bo wątków jakby pobocznych jest bardzo dużo. Chociażby mogę dodać, że w rower się na tyle jakby wkręciłem, że pomimo tych pierwszych lat mojej pracy, gdzie przez 2-3 lata robiłem od tych mniej więcej 70 do 130 nadgodzin miesiąc, bo to jest taki okres w tamtym czasie, że przez pół roku pracowałem po 12 godzin na dobę plus jeden dzień weekendowy, to jakoś zawsze się dało to wszystko razem do kupy pogodzić i zawsze wychodziłem na ten rower. Nie było dla mnie żadnych przeszkód, żeby tego nie robić, żeby nie robić tego, co kocham, nie? Zawsze sobie jakoś radziłem, więc tak to poniekąd wyglądało, aż w koniec końców zacząłem też na tyle jeździć, że może warto mi tutaj dodać, że przyszedł taki moment, że jakby zacząłem jakby wszystkie wolne środki przeznaczyć na tę jazdę rowerem, nie? Bo części się rozsypywały jedne za drugim, nie? Za drugą. Jeszcze wtedy pracując, była też taka sytuacja, że pomimo tych nadgodzin i w ogóle spacania tych dwóch rowerów na raty, koła mi się w szosie rozleciały totalnie, że musiałem nowe kupić. No i nie było jakby nawet tych pieniędzy wtedy. Nawet na te koła, nie pracując i robiąc styl tych. Także no były takie sytuacje, że gdzieś tam sobie kupiłem na przykład pomiar mocy, nie było kasy w pewnym momencie, pomiar mocy wykręcony i się leciało dalej. Były takie okresy, gdzie po raz kolejny się jakby spukałem z kasy, Garmin wykręcony, sprzedany tam komuś, leciałem dalej, nie? Jakiś zegarek, kurde, sprzedany, no wszystko robiłem tylko i wyłącznie po to, żeby nigdy jakby nie przerywać tej przygody jazdy rowerem, bo tyle mi sprawia przyjemności i radości, że jakby nie wyobrażam sobie tego nie robić, nie? I tak to wygląda od 2012 roku, od maja do dnia dzisiejszego, nie? Więc jakby 11 lat już jazdy rowerem i też w moim jakby życiu, odkąd jeżdżę rowerem, nie było takiej chwili, że zwątpienia, czy chcę to robić, czy nie, czy jakby gorszych chwil, że nie chcę się iść na ten rower. Nie, to wszystko mi sprawia tyle przyjemności, że nie było aż nawet takiej sekundy w moim życiu, nie, żebym rozmyślał, czy skończyć, czy nie. Po prostu robię wszystko, żeby to się jakoś kulało, nie, więc jak ktoś coś naprawdę kocha i chce to robić, to zawsze znajdzie sposób, żeby to robić, nie? Co mi tam jeszcze warto dodać, żebyście mnie trochę jakby bardziej poznali i to sklepa do kupy. No przede wszystkim jakby cieszę się, że tak trudno było mi zacząć, bo dzięki temu tak naprawdę aż tak bardzo to kocham, nie? Cieszę się też, że miałem ten wypadek, bo dzięki niemu doceniam jakby każdą chwilę mojego życia, nie tylko tą spędzoną na rowerze, ale poza nim też jakby, nie? Cieszę się z kolejnego dnia, każdego następnego. Cieszę się z tego, że leje deszcz, że jest burza. Z całego mojego życia jakby się cieszę i z każdej mojej kolejnej jazdy cieszę się tak, jakby kolejnej jazdy miało już nie być, nie? Więc pokrótce, no macie możliwość wysłuchania mnie i jakby
zobaczenia, jak to u mnie wygląda, nie? Więc no chyba to by było na tyle. Dzięki. Jeśli ktokolwiek z was przetrwał do końca, no to cieszę się bardzo i do zobaczenia gdzieś tam na drogach. Hej!